Halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w trzecim odcinku z gry Europy Universalis 4. No aż mi się odbiło i tak jak w poprzednim odcinku, słuchajcie, sobie zabieraliśmy tutaj prowincję, całą Irlandię. Tak teraz jesteśmy już dawno po tym, kilka lat. Już mam technologię 5, 6 i 6 i postanowiłem wziąć ideę. I zastanawiałem się, jaką by tu ideę wziąć, mówię. No, Szkocja wzięła sojusz z... O, teraz już nie ma sojuszu. Z rywali, ale miała sojusz z Anglią. I mówię, no ja se tutaj aż tak nie powojuję, nie? No to powojuję, wiadomo, może Szkocję zabiorę, może gdzieś tam Anglię później ucieknę. Ale mówię, pójdę w kolonizację. Nigdy się tym nie bawiłem. Nie będzie to jest nawet. To jest to. Idziemy, bierzemy ideę kolonizacyjną i od razu bierzemy pierwszego kolonistę. Co nam to da? To nam da, że możemy kolonizować. Możemy wybrać politykę. Jeśli chodzi o tych. No. Politykę tubylców. Co z nimi robimy? Native Uprising Chains. Nie wiem co to znaczy. Nie wiem. To chyba znaczy halo przyjaciele, to chyba znaczy halo, może pohandlujemy, a to znaczy wypierdalać z ziemi. Chyba zrobimy wypierdalać z ziemi. Taką weźmiemy chyba politykę. I słuchajcie, nie wiem jak to działa. Po prostu, nie umiem, nie wiem. Mamy kolonistę, która nazywa się... Jakoś tam. I co? Czekajcie, ja może sobie odwołam statki z handlu. Przede wszystkim przywrócę... Jakby wywalę jednego z dyplomatów. Bo mnie nie stać. Weźmy, podnieśmy. Nadal mnie... A. Drugiego też będę musiał wywalić. No trudno, adios. Companiero Signore Grande. Weźmy sobie te statki wszystkie, co to gdzieś bronią handlu, tylko nie wiadomo gdzie. Gdzie one są, halo? Ten handel miałem tutaj chronić. Dobra, zrobimy może tak. Gdzie wyjebali? Jakie dziki to są. Dobra, weźmy, niech oni tutaj wracają. I zobaczymy jak działa to wszystko, ta cała kolonizacja. Wiem, że mogę wybrać na lidera chyba. Nie mogę chyba. Czy co? Myślałem, że na lidera można kolonizatora wybrać. Znaczy na przywódcę. Czy coś. Czy to nie tak działa? Totalnie się na tym nie znam. Dobra, niech wracałem tutaj szybciorem. Zaraz zobaczymy. Dobra. Okej, zatrzymajmy. Połączmy te armię. Quest for the New World. To chyba było w ideach tutaj coś. Tak, czyli musimy mieć prawdopodobnie to, by móc wyruszyć i kolonizować. To jest całkiem spoko pomysł z racji tego, że znajduje się jako jeden właśnie z tych krajów Anglii, tutaj Francji i Kastylii na tej rogu. To można fajnie to kolonizować. Tak widzę, mamy ludzie dusi się zrobili. Tak samo Otomani, to wiadomo. I Polska, wow. Zakon Liwoński, serio? Okej, okay, się pozmieniało. No to, czyli generalnie musimy czekać. No musimy czekać. Jakieś tutaj bunty chcą mi wybuchnąć? Wybuchajcie sobie. Co to jest? Zasięg kolonialny? O Boże Święty. Tu mam jakiś ten.
Nobility, Burgundy. Jakieś mi tu chcą, mogę, tragedia jakby. Mogą mi tu wybuchnąć, choć pewnie nigdy się to nie stanie, jeżeli będę grał dobrze. Tak jak mówiłem, chujowo, ale stabilnie. To najważniejsze. Najważniejsze jest to, że nasz kraj wygląda na mapie nawet spoko. Dostaniemy 10 prestiżu za 5 dukatów, oczywiście. Czy to jest fort na przykład? Nie ma fortu, okej. Zobaczmy jak tam sprawa z estate'ami. No co powiem, beznadziejnie. Możemy, no pewnie, że obniżmy sobie autonomię. Come on. Come on, shake it up. Shake it up. Okej, czyli po prostu musimy czekać, ale... Tak, chcę roczny prestiż za hajs. Mam zajebistego króla, tak w ogóle. 5-1-6. Genialny. Tylko trochę lipa z tymi dyplomatycznymi punktami, których właśnie potrzebuję. No ale... Jestem ciekaw jak to będzie wyglądać. Czy my generalnie musimy tych... jeszcze żołnierzy na tych statkach wysłać, czy coś? Czy nie? Chyba tak, żeby tam walczyli z tymi tubylsami. I wybijali. Na kolonii wow, jak zrobimy jakąś fajną kolonię, to możemy trzepać dużo naprawdę hajsu. I spoko. Jakby Szkocja się zerwała sojusz z Francją, czego nie zrobi, bo wtedy wiadomo, że będzie niebezpieczna. Nie będzie bezpieczna, o. Poczekamy aż Francja wypowie wojnę. Już wypowiedziała. Okej. Ale ona na pewno przyłączy się, jak widać, do Szkocji. Jeżeli będzie to taka trochę męcząca wojna dla Francji, tak powiedz, to Kastylia stała się duża. Jeżeli to będzie męcząca wojna dla Francji, ja widzę, że nie jest. Ale gdyby była... to wtedy oni by się automatycznie nie zgodzili pomóc Szkocji. Kolejna technologia militarna i to już 7. Przechodzimy. Okej. To wszystko z technologii. Jakieś misje? Mieć jeden stabilność. Aha, dostać jeden stabilność, ale muszę mieć prestiż plus 50. Średnio. Papal State. A tutaj? Muszę hajs zbierać. Może niech poprawmy relacje z Papal State'em. W sumie i tak nie korzystam z dyplomatów, więc... Powinno się to udać, nie? Do stówy. Ta, na luzie. Więc okej. Dobra. Skończył nam się Royal Marriage? Tak, ale my weźmiemy nowy. Oczywiście z Anglią naszą kochaną. Niedługo będziemy mieć 10 favorów z nimi. Z Anglią. Dzięki czemu będziemy mogli wezwać ją do wojny. Ja versus Szkocja i... Ja i Anglia versus Szkocja i Francja. Przy okazji jeszcze może poprawiajmy relacje z tymi Anglikami. Niech ona jakoś, żeby wiecie, nie wbili mi czasem noża w plecy. Burgundia dostaje w pizdę. Wenecja też. Od Anglii. Od Austrii i od tego. Ragusa stała się duża. Polska też, ale to mnie nie dziwi. Brandenburgię też. Jakieś takie jeszcze niespodzianki? Chyba nie. Krym! Jakiś taki fajniutki. No i nic więcej. Co to za państwo? Okej. A to co to jest? Stop. Czekajcie, bo jakiś event. Co to ma być?
Nobility Estate, oh Jezus Maria, co to w ogóle za event jest? Dobra, zróbmy tak. Ojej. Halo, proszę przestać. O Boże święty, muszę, kurde, to podnieść, lojalność, come on. Gdzie mi zwiększysz, że tradition, nie chcę kurwa żadnej tradycji. Dobra, zyskałem 10 tego, ale zyskałem influenza za chuje dużo. Weźmiemy to. Okej. Okay. Ten influence chyba też nie może być za duży. Okej. Okay. Okej, okay, kontynuujmy. Chujowy event. Tylko te 400 punktów i gites. Dobra. Chwila ciszy nastała. Bo tak. Okej, okay, zobaczmy może ogólny przegląd naszego państwa. Żyjemy. Mogę zmienić religię? Nie mogę. Szkoda. Tak z ciekawości sprawdźmy sobie. Co to było? A, snapy. Okej. Okay. Ile Szkocja ma? 16 tysięcy. Wojska. Dużo. Bardzo dużo. Mogę mieć 10 tysięcy. Oni mają 16 tysięcy, serio? Ja... No poczekam aż Francja nie weźmie udziału w wojnie, to sobie tą Szkocję bym zjadł. Widzę, to na pewno nie nastąpi w dzisiejszym odcinku. Chyba. Dobrze, jakimś cudem, nie wiem. Kastylia wypowie wojnę Francji, czy coś. Choć wątpię. Ona akurat teraz... Grenadę jakąś tutaj... Aha. No, stali się duzi. Może przyjecie Royal Marriage? Poprawiłbym relacje, ale... Nie mam wolnego dyplomaty, więc nie poprawię. Dobra, mam w sumie 15 koła statków. Możemy jeszcze 1000 wojska dobudować, ale nasz budżet będzie bardzo kijowo wtedy. Już wygląda kijowo, a będzie jeszcze bardziej kijowo. Tego nie chcemy oczywiście. Więc weźmy sobie może... Weźmy sobie... Może zobaczmy... Budynki jakieś mamy. Coś tam mamy, ale nasz przychód wygląda... No. Jak wygląda, więc zrezygnujmy z genialnego pomysłu budynków. Dobra, przestań poprawić relacje z Anglią. Masz już je, panie, sto ten. O, mamy 10 favorów i generalnie możemy na... możemy podwyższyć swój trust z nimi o 5.
Albo spędź 10 ask for... A, zapytać, czy dołączę do wojny. No, no to chcemy właśnie. Że pewnie dołączysz. Fajnie było, jakby Francja właśnie... Przed chwilą prowadziła wojnę, ja tak trochę nie wykorzystałem. Trochę szkoda. Mój dowódca umarł. Lipa. Tak w ogóle nie mam... O nie, nie mam tego. Nie mam następcy tronu. Ej, jak nie mam następcy tronu, to będę w unii personalnej z Anglią. Dobrze mówię? W unii personalnej z Austrią, z Anglią powinienem być. Czy to tak nie działa teraz? Nie, to powinienem być właśnie w unii. James pierwszy. Obawiam się, że mogę mieć wtedy kłopot. Tylko fajnie by było, jakbym był w unii wtedy z Anglią. Bo bym mógł sobie wypowiedzieć wojnę Szkocji, a automatycznie by Austria na przykład wbiła do mnie. To by było fajne, ale nie byłbym takim... Nie byłbym prawdziwym państwem w sumie. Byłbym takim... No, niech los zadecyduje, czy dostanę potomka, czy nie. Na pewno dostanę. 30 lat ma. Spoko. To... A, to jakiś evencik. Zrobiłem misję. Mieć prestiż na 50, tego nie zrobię. Przestań poprawić relacje z Papal State'em. Okej. Okay. Daj, zbieraj mi te punkty dyplomatyczne do wafla, no. Bo kurde... Cały odcinek będzie polegać na tym, że będę zbierać punkty dyplomatyczne. You're fucking kidding me. Come on, no zbieraj to. Dobra, chuj, mam pomysł. Przestańmy opłacać armię. I flotę. Jebać ich. I zatrudnijmy... doradcy. Albo w sumie jakbyśmy opłacali samą... Nie, nie stać nas, ale... Jebać. Flota opłacajmy, stać nas. Niech protektuje nam handel. North Sea Bank. Okej, okay. Git. W sumie to sobie za dużo nie zwiększyłem, nie no. O jeden ten. I to nadało diplomatic reputation. Okej, okay, generalnie przydałyby mi się jeszcze jakieś sojusze oprócz samej Anglii. Na przykład nie wiem, Burgundia, Brytania. To co jakieś fajne państwo. Hainaut. Poprawmy sobie z nimi relację. A może nóż widać coś wyjdzie. Może. Tu jest jeszcze Brabant. Z nim też poprawiajmy relacje. Takie niby nieduże państwa, a jeden... O, proszę, Luksemburg. Widzę, że większość tych malutkich państwek już się... już się skończyła. Brandenburg jaka duża. Livonian Order atakuje, proszę bardzo, Danie. Aż niesamowite. Jest remis. Jak nie to wygrałem, to ja nie wiem. Po prostu. To ja nie wiem. Nie mam misji. Proszę, to jest... Że muszę mieć 50 monet. Nie mogę mieć, nie stać mnie. Dobra. Zaraz będziemy mieli te 320. Czekajcie, może sobie przeczytam to. Gdzie to jest? Idę. A potem co mamy? Aha, że powiększamy swój zasięg kolonialny o 50%. Spoko.
A, dostanę pół korupcji, ale trochę słabo już z tą korupcją u mnie. Polska dała Austrii żołnierzy. Rewolucja? O kurwa, ja mam nieopłacanych tych. O nie. Tylko nie stapu... Jak to się nazywa? Stap wipe? Jakś tak. Tylko nie to. Tak się nie robi. Kurwa, co ja zrobiłem właśnie? Jestem pojebanym człowiekiem. Stop, bo zepsułem wszystko. 5%. Zacznijmy opłacać armię. Przestajemy flotę. Kurwa, tylko nie, żeby nie zniszczcie mi wszystkiego. Prowadź. Dobra, nie zniszczyli, okej. Git. Zajebiście. Znaczy chujowo, ale... Chujowo i niestabilnie generalnie. Jeszcze nie mamy lidera. No króla nie wezmę. Zresztą taki jest słaby. Niech będzie ten generał. Czekajcie, sobie tylko sprawdzę. Autonomii 25%. To szkoda, szkoda, że nie pomyślałem w ogóle o tych buntach. Zapomniałem totalnie o nich. A to jeszcze kolejne, ale za 7 lat. A jak teraz wygląda autonomia? No, tak. Dobra, może spierdalajmy stąd, jakby czasem wpadli na genialny pomysł zaatakowania mnie w tej prowincji. Jak my, gdzie oni są? Oni są w drzewach. W sensie las. Wood. Wood to jest drzewo. Czyli woods to drzewa. Bez sensu. Teren... Nie, w sumie teren drzewa, no tak. Nie powinno być na przykład, nie wiem, las czy coś. Tak w ogóle ostatnio miałem angielski i dowiedziałem się, że starve to znaczy tak jakby umrzeć z głodu. Coś takiego. Czyli don't starve to znaczy nie umieraj z głodu. Albo nie umrzesz z głodu. Jakoś tak. Nie umieraj z głodu. Ciekawe. Zaatakujemy ich, no przegramy to kurwa, jak zadając moje szczęście. Dobra, oni są chcą przejść, kurde, to nie przechodzą. Anglia ich zniszczy tam, więc... Poczekajmy. A, ej, halo, halo, przychód. Halo. O nie. Czy my tu podwyższy sobie przychód, come on. Nie, wezmę kolejną pożyczkę, no ale trudno. Może, nie wiem, pomożesz mi Anglia albo Szkocja, przyjaciele, my friend. Come on. Możemy, o, proszę, już możemy. Weźmiemy sobie to. Pyk. I co teraz? Teraz weźmiemy statki, które zresztą są nieopłacane. Wyślijmy je tu. A wy wypieprzcie za granicę, nie? Widzieliśmy pożyczkę, tak jak przewidywałem. Dlaczego? Nowa technologia, mogę wejść? Administracyjną. No to weźmy. Mogę budować workshop. O, mam jakąś tutaj decyzję narodową. Jestem absolutnie za. Choć nie do końca skupiłem się na tym, co tam pisało. Jak to działa? Bierzemy co, lidera, czy... No, jak kosztuje mnie to 50 punktów dyplomatycznych. A, jest liderem, czyli... A ja mogę mieć tylko jednego lidera. Okej. No to musimy czekać do 50 punktów dyplomatycznych, a zrobimy sobie ten. Ale to już zrobimy w kolejnym odcinku, ponieważ ten już trwa 25 minut. A dokładnie 24 i 20... I 30 sekund. Poczekajmy, tylko niech przejdą za granicę, zobaczymy jak to się wszystko potoczy, mam nadzieję... O, nowy ten król. Nazwijmy go Erykiem. Tak PST mam na imię Eryk. Oj, sorry, mikrofon ruszyłem, sorry. Eryk. To będzie Eryk. Tak w sumie pasuje do tych krain irlandzkich. Eryk. Spoko. Fajny. Taki średni król bym powiedział. No taki jeden z chujowszych.
No ale, niech będzie. Okej, poszli sobie za granicę. Gdzie oni spieprzyli? I co? Co oni zrobili? Ja myślałem, że oni tam przejdą. Ej, come on. Dobra, zróbmy to jeszcze na odcinku. Pokonajmy ich na odcinku, żeby nie było, że... Erik, ty Czechu, to ty jesteś cieniasz, nie umiesz grać. Ja wam pokażę. Dobra, wbijajmy tam. Oj. Ojdź. O, czy ja to wygram? Miałem to wygrać. Tracę mniej jednostek niż oni. Jest, wygrałem, okej. Połączmy te armię, wywalmy najemników stąd. I tak to się robi w wielkim świecie. Dziękuję, Boom Headshot, i widzimy się w kolejnym odcinku. Już jutro. Cześć.